Witam. Pisząc nowy scenariusz, musiałam wygooglować pewną informację o Orionie i natrafiłam na krótki artykuł o Święcie Trzech Króli. Przetłumaczyłam go i zapraszam do słuchania. Sporadycznie marzymy o wielkim statku kosmicznym unoszącym się po nocnym niebie, jego migotaniu kolorowymi światłami. Wydawało się, że miał swój własny rozum i zamiar wyrządzić nam krzywdę. Serca by nam wyskoczyły z klatek i w strachu stchórzylibyśmy. Rzucalibyśmy się dookoła, a statek byłby wciąż nad naszymi głowami. Widocznie chcąc nas zbombardować. Motyw jest taki, że nie mamy gdzie się schować. Mamy Święto Trzech Króli i kiedy musimy przyjąć statek kosmiczny, może on chce nas zabrać, żeby zwrócić gwiazdom. Gwiazdozbiór Oriona ma u nas ogromną wibrację, szczególnie pas Oriona, znany jako Trzej Królowie. Głęboko czujemy, że Trzej Królowie są na wyciągnięcie ręki i w jednym poprzednim życiu byliśmy z rodziny królewskiej w starożytnym Egipcie. Starożytni Egipcjanie odczuwają sympatię do pasa Oriona. Piramidy w Gizie stoją w jednym szeregu z nim. Babilończycy znali Oriona jako Mulsipazi-an-na, albo niebieskiego pasterza, prawdziwego pasterza Anu, później epoce brązu i utożsamiali gwiazdozbiór z Anu, bogiem niebieskiego królestwa. Egipcjanie utożsamiali go z Ozyrysem, bogiem śmierci, życia pozagrobowego i odrodzenia. Orion był identyfikowany z Unisem, ostatnim faraonem piątej dynastii, który miał zjeść mięso swoich wrogów i pożreć samych bogów, żeby stać się wielkim i zostawić spuściznę swojej mocy. Według mitu Unis podróżuje przez niebo, by zostać gwiazdą Sabu albo Orionem. Jako że wierzono, że faraonowie transformują się jako Ozyrys po śmierci, niektóre największe piramidy, te w Gizie, były budowane dla odzwierciedlenia wzoru gwiazd w konstelacji. Żeby uprościć transformację, szyb wentylacyjny w komnacie króla w Wielkiej Piramidzie był zrównany z gwiazdą Elnitak, Zeta Orionis, położoną najdalej na wschód w pasie Oriona. Pas Oriona jakby rozmawia do nas w zrozumiałym tonie. Może ma to coś wspólnego z nowym wymiarem, do którego wprowadziła nas Ziemia. I nie straciliśmy zmysłów.